legnica24h.pl. Witamy na targach edukacyjnych w Jaworze. Ja reprezentuję Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy. Jest to szkoła prywatna, ale jedyna w Legnicy, która ma 100% zdawalności matur. O tyle do niej zachęcam, że masz 100% dowolność rozszerzeń. Nic się nie ogranicza, ogranicza cię tylko twoja wyobraźnia generalnie. Jeżeli jesteś po 8 klasie i nie ciekawi cię prywatne liceum ogólnokształcące, to mamy publiczne technikum z kierunkami energetyk, automatyk, informatyk. Serdecznie zachęcamy do przyjścia naszego liceum. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak jest, 5 kwietnia mamy dni otwarte w Legnicy. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam. W tym roku to już 17. edycja powiatowych targów edukacyjnych w Jaworze. W tym roku aż 1000 osób odwiedziło te targi, więc znacznie więcej niż w poprzednich latach. Dlatego, że takim wiodącym tematem targów są teraz uczelnie o profilach technicznych. W tym roku również do targów dołączyła się firma Mercedes, firma Corpo. A ponadto w tym samym czasie odbywają się dni otwarte w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze i w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jaworze. Targi odwiedza również młodzież z klas 8 i 7 szkół podstawowych, więc to też taka nowość. I to jest około 500 osób z powiatu jaworskiego, z Jawora i z ościennych miejscowości. Już kolejny raz jesteśmy zapraszani na targi jaworskie. My bardzo chętnie tutaj przyjeżdżamy, podczas których mamy możliwość zaprezentowania naszej oferty edukacyjnej. Przedstawiamy kierunki. Młodzież ze szkół jaworskich, nie tylko jaworskich, ma okazję zapoznać się z naszą pełną ofertą. Udzielamy informacji na temat kierunków konkretnych, o które młodzież pyta. Oprócz tego mamy też możliwość zapoznania się z ofertą szkół innych, to wtedy już jako wystawcy też tutaj między sobą dzielimy się różnymi uwagami. Także jesteśmy zadowoleni, już od wielu, wielu lat uczestniczymy praktycznie w tych targach i zawsze mamy wielu kandydatów z tego rejonu, z rejonu jaworskiego, z samego miasta. Chociażby z tego względu, że jesteśmy bardzo blisko. Jest to uczelnia, która praktycznie pozwala nawet na dojeżdżanie z tego rejonu i oczywiście jest to związane z finansami, kiedy można o wiele taniej studiować niż w dużych ośrodkach akademickich. Oferujemy studia licencjackie, studia inżynierskie, studia magisterskie, jednolite studia magisterskie, także oferta jest naprawdę bardzo bogata. W tej chwili proponujemy 20 kierunków. Z nowych kierunków proponujemy logistykę i transport, proponujemy prawo jako studia jednolite, fizjoterapię też również na studiach jednolitych, coaching zdrowego stylu życia. Także mamy tych kierunków naprawdę wiele nowych, już nie mówię o specjalnościach, bo specjalności w ramach kierunków też są bardzo ciekawe, ale już z tą ofertą pełną można się zapoznać na naszej stronie internetowej. A 16 kwietnia, jak co roku, organizujemy dzień otwarty na naszej uczelni i wtedy zapraszamy. Myślę, że z Jawora jest blisko i można wtedy zapoznać się już na żywo z naszą ofertą. Studenci będą oprowadzali po uczelni, będzie można zobaczyć laboratoria, można będzie uczestniczyć w wykładach. Także serdecznie zapraszam, jeszcze raz przypomnę datę, czyli 16 kwietnia od godziny 9 zapraszamy na naszą uczelnię.